Przykro mi, Christopher, naprawdę mi przykro. I teraz co nas księdza? Sztuka to jest dziwny przypadek psa nocną porą. Jest to książka. Została zrobiona adaptacja na potrzeby sztuki teatralnej, która była wystawiana i w Warszawie, i w też w Kaliszu przed wieloma laty. My zrobiliśmy sobie adaptację, że tak powiem. Zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ to jest 90 stron praktycznie sztuki teatralnej, już z podziałem na scenę. My robimy pierwszy akt tylko, czyli do momentu wyjazdu Christophera. Narrator wyjdzie z tamtych... Normalnie, słuchajcie, byście się pojawili tutaj na tej scenie. Mamy taką sytuację. Dobrze. Policjant wyjdzie z tamtych drzwi. Nazywam się John Christopher Francis Bone. Znam nazwy wszystkich państw na świecie oraz nazwy ich stolic oraz wszystkie liczby pierwsze do 7507. Christopher to główny bohater, jest w spektrum autyzmu, przeprowadza śledztwo, ktoś zamorduje psa i on wyjaśnia całą sytuację, jak do tego doszło. W międzyczasie można powiedzieć, że jest to trochę romans, bo jest i zdrada, i trochę kryminał. Na wielu płaszczyznach akcja się dzieje, że tak powiem. Na czym polega intryga? Intryga polega na tym, że Christopher próbuje wyjaśnić, kto zamordował psa sąsiadki, a po drodze dowiaduje się wielu historii, nie chcę spoilerować, ale to, że na przykład jego mama wcale nie umarła, tylko odeszła. Jego mama żyje, daleko pisze do niego listy, ojciec to w jakiś sposób zataja, a okazuje się niestety, kto jest mordercą tego psa. I później Christopher postanawia zerwać z ojcem, który jest dobrym facetem, który po prostu sobie nie radzi, robi wszystko dla swojego syna. Matka po prostu oddała walkowera, poddała się. Wyjechała, zakochawszy się w sąsiedzie. Ale Christopher pod wpływem tych różnych tajemnic już wyjaśnionych postanawia nie ryzykować życia z ojcem i postanawia odnaleźć matkę. Drugi akt dotyczy całej podróży, która bardzo ciężka jest dla autysty, czyli dworce, dźwięki, pociągi, wręcz niemożliwe. Okazuje się, że możliwe. No.